Panie Marciuszu, pan twierdzi, że został jakiś czas temu został pan pobity przez osobę, przez radnego, osobę, która pełni też funkcję publiczną. Zdecydował się pan przerwać milczenie i opowiedzieć o tym, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. Było to 26 lutego, gdy powiedzmy kolega myśliwy odwoził mnie z balu myśliwskiego ze swoją żoną i ze swoją córką. Państwo się razem bawiliście na tym tak, balu. Tak, tak. Ale to była większa grupa. Była nas większa grupa. Było tam nas około 50 osób. I to było w Braniewie? To było w Braniewie. I miałem wrócić ze znajomą do domu. Ale chciałem zostać jeszcze dłużej z kolegami, bo mamy rzadko okazję się spotkać i wszyscy razem. I no i został. Tak, zostałem. No i państwo zobowiązali się, że mnie odwiozą do domu, żeby się tam koleżanka nie martwiła, że mnie odwiozą. No. Która to mogła być godzina? No, była godzina pierwsza w nocy. No i dobrze, tam posiedzieliśmy, tam na tym balu, tam pobawiliśmy się i no i przyszedł czas odjazdu do domu. A już tam się troszeczkę zaczynało tam nieciekawie dziać na tej sali, bo już bo pan już zaczynał tam podchody robić do kolegów z koła. Zaczynał być agresywny, szukał wrażeń. Żona go stamtąd odciągnęła, zabrała go, no i przyjechała jego córka i wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy. Do domu, mieli pana autobus? Tak, do domu. Tak. Nic nie wskazywało na to, żeby było coś nie tak, bo chwilę żeśmy rozmawiali w tym samochodzie, ja byłem pogotowy. Siedzieliście z tyłu, pan tak, i... Tak, ja siedziałem z lewej strony, pan siedział z prawej strony i no ja rozstaliśmy się z innymi kolegami w pogodnej atmosferze, przynajmniej ja się rozstałem. I pojechaliśmy do domu. Nic nie wskazywało na to, na początku nic nie wskazywało na to, żeby pan miał jakieś dziwne zamiary i żeby coś było tam z nim się działo, bo poprowadziliśmy jakąś tam normalną dyskusję. Pamięta pan, o czym rozmawialiście? O myśliwstwie tam rozmawialiśmy, o łowiectwie. Mhm. I później po prostu zaczął cały czas mówić o polityce, o tym, że chce zostać dalej starostą, że chciałby być tym starostą, że mu na tym bardzo zależy, ale że zauważył, że ja nie jestem z jego opcji politycznej, że ja zadaję się z osobami, że on zauważył, że zadaję z takimi osobami, które no, też nie są po jego linii politycznej i się tam po prostu tam zaczęliśmy rozmawiać, no i w tym momencie tam no, trwała taka dyskusja i pan powiedział, że ja nie oddam na niego, tak stąd ni zowąd wyskoczył, że ja nie oddam na niego głosu, że moja rodzina nie będzie na niego głosować, że on nas zajebie. Tak dosłownie powiedział, że nas zajebie. I ja zapytałem się go, dlaczego grozi mojej rodzinie. Przecież pan nie zna mojej rodziny. Na spokojnie, ja wszystko na spokojnie to mówię. Pan nie zna mojej rodziny. Co panu moja rodzina zrobiła? I w tym momencie uderzył mnie w głowę twardym elementem, twardym przedmiotem, czym miał to w ręku, uderzył mnie. Zamroczyło mnie. Zaskoczenie. Z zaskoczenia mnie uderzył. Nie spodziewałem się tego uderzenia. I zaczął mnie okładać po głowie, zniszczył mi okulary, nie mam tych okularów. Kazałem się zatrzymać dla jego córki. Tłukł mnie z taką zawziętością, jakby chciał mnie zabić. Ale zaraz, z przodu siedziała żona. Z żoną siedziała z prawej strony przodu, córka kierowała. Pan się... Żona nie reagowała na to? No to ona to się stało nagle. Ja byłem zapięty w pasach. On przycisnął mi rękę, że ja nawet nie mogłem się zasłonić od tych jego ciosów. A z kolei tą ręką nie mogłem się ruszyć, bo się pasy napięły i nawet nie mogłem otwierać jego ataku. On mnie najpierw uderzył mnie w prawą część głowy i potem tłukł mnie już po prostu, gdzie popadło.
zaczęła krew tryskać po samochodzie. Zacząłem krzyczeć, żeby córka zatrzymała ten samochód. Ja nie mogłem ani się wypiąć, ani ruszyć, bo pasy się zablokowały, naprężyły. I ta córka dopiero co zrobiła prawo jazdy, więc jechała jakieś tam 70, około 70 na godzinę całą drogę jechała, bo tak się rozmawialiśmy na początku o tym, jak tam kurs zdała, jak ten. Tak się, powiedzmy, razem się z nią cieszyłem z tego, że ona zdała ten egzamin wtedy, na początku jazdy. No i, krzyczał pan, żeby... i ona się bała zatrzymać, było takie błoto pośniegowe, bała się zatrzymać od razu, więc ja nie mogąc nic zrobić, chwyciłem za klamkę, żeby po prostu sprowokować ją, żeby ona się zatrzymała. No i w momencie, kiedy to zrobiłem, ona dosłownie się zatrzymała. Mi się udało odpiąć pasy. Zanim wyszedłem, to dalej mnie okładał. Amoku był. Wyskoczyła, ja wysiadłem z samochodu. Udało mi się wypiąć. Wysiadłem z samochodu. Wyszła za mną żona i zaczęła próbować mi krew zatamować chusteczkami, czymkolwiek wycierała, żeby tą ranę mi... To miałem rozdzielone na 3 centymetry. No to policzek, tak, nie, barga policzek. No, i próbowała mi tą krew zatamować. Pan wyszedł z samochodu z zaciśniętymi pięściami i dosłownie dyszał z taką zawziętością. Córka zaczęła go prosić, błagać, zaczęła go: tatusiu, przestań, uspokój się, zaczęła go trzymać, prosić, nie mogła go utrzymać i ja po prostu uciekłem od tych państwa na ulicę. Znaczy, zanim uciekłem, to jeszcze pani k***a się zapytała mnie, co ja mam zamiar z tym zrobić, a ja powiedziałem, że zadzwonię na policję. Mówię, ja tego tak nie zostawię. I pytała się, czy ja mam telefon. Ja powiedziałem, że mam, że nie mam telefonu, bo myślałem, że został w samochodzie. Ale odskoczyłem na drogę, patrzę, znalazłem w kurtce, w kieszeni telefon. Zadzwonię. Co pan zrobił? Zadzwoniłem po policję. Od razu na policję? Tak, tak, o godzinie 3:04 zadzwoniłem po policję. Mam tu jeszcze tą rozmowę jedną, najpierw na 112, potem na 997. I zadzwoniłem też. Czy przyjął zgłoszenie? Co pan powiedział? To tak jakoś tak dziwnie to wyglądało, przyjęcie tego zgłoszenia. Jakoś tak, no brak profesjonalizmu ze strony dyżurnego, który to przyjmował, bo najpierw była kobieta, później był mężczyzna. I... Chociaż już nie pamiętam teraz, czy to mogę nakręcić. W każdym razie zadzwoniłem po policji i zadzwoniłem po żonę, żeby żona mnie... Po pana żonę. Tak, tak, żeby żona po mnie przyjechała. No byłem w szoku. Na tą chwilę nie czułem w ogóle bólu. Wręcz się rozpłakałem się jak dzieciak. Pytałem się pana k***a, dlaczego mi to zrobił, co ja mu takiego zrobiłem, dlaczego mi to zrobił. Wyzwał mnie od, że jestem śmieciem, że jestem nikim. W momencie, kiedy się go o to pytałem. Później mówię, jak zadzwoniłem po policję, oni tam cały czas za mną tam pani k***a próbowała iść za mną, ale ja widziałem, że pan k***a... W kierunku domu już. Nie, szedłem w kierunku szkoły w Lipowinie. Szedłem w kierunku szkoły w Lipowinie, w momencie zobaczyłem, że on idzie za mną, zacząłem biec. Odbiegłem, jeszcze raz wezwałem policję, jeszcze raz to zgłosiłem na policję. I... Ale funkcjonariusz co, powiedział, że już wysyła patrol, że zaraz... No właśnie dojedzie? Nie, jakoś tak, wie pan, oni liczyli na to, żebym ja tam dojechał do szpitala sam, że no jakoś tak to mówię, to tak nie, było bardzo nieprofesjonalnie ze strony policji przyjęte zgłoszenie. Żeby pan sam dojechał? Tak, 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 tak. I na komendę się stawił, tak? Tak, tak, tak. To jakoś tak już nie pasowało, bo powiedziałem, kto mi to zrobił. Od razu na dzień dobry to powiedziałem, nie? No i co było dalej? Czego pan na małżonkę? No i to już powiem tak, że to mi już opowiadała żona, bo ja po prostu bałem się, chociaż jestem sportowanym człowiekiem. Przebiegłem kilkanaście maratonów. Pływam po kilkadziesiąt kilometrów kajakiem po Zalewie Wiślanym, także że siły mi nie brakuje. Ale nawet nie byłem w stanie się obronić przed tym człowiekiem. W taką wpadł furię. Czekałem, żona powiedziała, że czekałem na nią w krzakach, bo ja bałem się nawet wyjść. Jak ona wyszła, przyjechała samochodem, to widziała, tylko jak zaczęła dzwonić do mnie, gdzie ja jestem, po śladach mnie znalazła na śniegu, bo to świeży śnieg taki spadł.
chwilowy. Krótko ten śnieg był, a może był dobę, więcej nie. I znalazła, widziała, gdzie ja jestem, dopiero jak po mnie zadzwoniła, dopiero wyszedłem. Bałem się do niej wyjść. A to bał się pan... Bo nie wiedziałem, kto podjechał. Tak? Bał się, że... Bałem się, że... Panu się stanie tak, krzywda? Tak, tak, że oni po prostu jeszcze za mną pójdą i że po prostu mi zrobią krzywdę. Byłem tego świadomy, że mogą to zrobić, bo w jakimś tam, jeszcze przez jakiś czas, jak od nich uciekałem, to oni za mną szli. I co dalej? Przyjechała żona? Żona przyjechała i zawiozła mnie, znaczy ja chciałem jechać do domu, a żona mówi, że ja muszę jechać do szpitala. Nie? Byłem w szoku, nie czułem bólu, nie czułem nic, tylko wiem, że krew się ze mnie lała. Zawiozła mnie żona do Braniewa. Ja chciałem się spotkać z kolegą łowczym, który był też na tym balu. Nie mam pojęcia, dlaczego tam chciałem pojechać, co nie? No, ale to tak jak tutaj lekarze mówili, to po prostu byłem w szoku. Dlatego tak pojechałem. Bo... Trafił pan do szpitala i co dalej było? Tutaj na miejscu został pan opatrzony? Te obrażenia były na tyle to znaczy... poważne, że musiał pan jechać do Elbląga, tak? Nie, tu zrobiono mi to w Braniewie, tylko miałem silny obrzęk, bardzo mocno byłem spuchnięty na twarzy i lekarz nie mógł tego od razu poszywać, żeby ten i... Dostałem tam zastrzyki. Tam kroplówkę dostałem i dopiero później przewieźli mnie na oddział i na oddziale mi to miałem to zszyte. Potem miałem tomograf komputerowy robiony w Elblągu. A czyli trafił pan do Elbląga? Tak, 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 tak. Tej samej nocy? Nie, tak? nie. W poniedziałek. We wtorek chyba. We wtorek. Bo do tego zdarzenia doszło... Soboty na niedzielę. Tak. Kiedy pan się stawił na policji? Kiedy pan złożył te zeznania? Na policji? Mówi pan, że pan powiadomił w nocy z soboty. W niedzielę zadzwonił do mnie policjant na mój telefon komórkowy, że ja miałem się stawić na komendzie. Ja mówię, jak mam się stawić? Tak. Ja mówię, jak ja mogę stawić się na komendzie, jak ja leżę w szpitalu? Więc... Czekałem w poniedziałek do godziny chyba 13, 14 prawie i sam zadzwoniłem na tą komendę, że miał ktoś z policji się ze mną skontaktować. Do tej pory nikogo nie ma, bo jak zainterweniowałem, w ciągu 10 minut przyjechał funkcjonariusz, któremu złożyłem zeznania w szpitalu. Tego dnia, dwie godziny później, znaczy może nawet nie dwie godziny, pół godziny po wyjściu pana policjanta, a może w jednej chwili, że pan policjant wychodzi ze szpitala, przyjechał pan ze swoim adwokatem. Do pana na oddział? Na oddział do mnie przyjechali. Mam tutaj nagranie, jak... Tylko muszę... Znaczy, proponując mi, jakie moje są oczekiwania wobec od pana jaką sumę chcę pieniędzy, jaką kwotę pieniędzy, jakiej kwoty oczekuję od pana pieniędzy. Ile chcę pieniędzy? Takie było pytanie? Tak, tak. Zapytałem się mecenas pana k***a, nie chciał, żebym to nagrywał, bo zauważył, że włączyłem dyktafon i pani pielęgniarka też to zauważyła, więc pomogła mi w sensie takim, że no, tą kroplówkę dłużej mi tam podawała i ja mogłem wziąć drugi telefon i na ten drugi telefon to nagrać. To, co on mi mówił, i jednocześnie zadzwoniłem po pana Darka Smolinca, mecenasa, taki akurat był pod ręką, żeby przyjechał, bo nie miałem żadnych szans w rozmowie z adwokatem. Co mówił adwokat? No, proponował mi, zapytał się mnie, jakie są moje oczekiwania wobec od pana i ile chcę pieniędzy. Ale oczekiwania w zamian za to, żeby pan nie tak, zgłaszał? Tak, jakie są moje oczekiwania? Co ja oczekuję od pana? I próbował no tak mataczył tam w szpitalu, żeby się powiedzmy w jakiś sposób nie przyznać do tego. I więc przyjechał też pan Smoliniec, adwokat. Mam to akurat nagrane, jak rozmawia z adwokatem pana, po co oni przyjechali, czego oni oczekują, dlaczego
co po prostu ten, co oni chcą ode mnie. No ponieważ jak już był adwokat, no adwokat z adwokatem, to już nie bardzo to się udało panu. Nie bardzo mu to wyszło i zabrali się i poszli. Zresztą sam kazałem im stamtąd wyjść. Zapytałem się tylko dlaczego on mi to zrobił. Ja mam działalność, mam firmę. Miałem zacząć robotę od poniedziałku. I jak on sobie teraz to wyobraża, jak ja będę żył z czymś takim. Przyznał się drugiego dnia, nazajutrz, na drugi dzień przyszedł. Była jeszcze kolejna wizyta. Tak, była kolejna wizyta pana. Następnego dnia, pan tak, jeszcze leżał w szpitalu, tak, to był wtorek. Tak, była moja żona, siedziała na krzesełku obok mnie. Był jeszcze jeden świadek, który powiedział, że jak będzie trzeba, to zezna, bo usłyszał wszystko to, co powiedział i pan zaczął, próbował najpierw na mnie wpływać, że jako kolega myśliwy, że jeszcze nie raz staniemy ramię w ramię na polowaniu. Trochę mi się łzy pokazały, żona zaczęła płakać. Zapytałem się go, dlaczego mi to zrobił. Jaką krzywdę ja mu wyrządziłem, jak ja wręcz mu pomagałem. Zbierałem głosy dla niego, żeby został prezesem dalej, żeby koła łowieckiego. Starałem się naprawdę dla niego jak najlepiej, bo miałem możliwość przywieźć mu pszenicy dla gołębi, to przywiozłem mu pszenicy dla gołębi. No starałem się, dbałem też o wizerunek tego, że no, on jako prezes przyjmował mnie do koła, to żeby po prostu on nie zawiódł też swoich kolegów myśliwych, że no, przyjął powiedzmy obcą osobę do koła, której nikt nie zna. I myślę, że zapracowałem na to wszystko pozytywnie, że mam dobrą opinię jako myśliwy, jako kolega w kole. I zadałem mu to pytanie. Stwierdził, że przemawiała przez niego wódka. Zaczął proponować mi, że się dogadamy, żebym po prostu z tego nic nie robił, że on popełni samobójstwo. Powiedział, że popełni samobójstwo, bo on wszystko straci, ma bardzo dużo stracenia, że on wszystko straci. I nie ruszyły mnie te jego słowa, bo mnie to nie ruszyło. Ale wtedy był sam. Sam był, bez adwokata. Powiedział to przy mojej żonie, powiedział to przy świadku, przy innej osobie, która leżała, udawała, że śpi. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. Chciał mnie przeprosić, próbował mnie przeprosić, ale... Mimo wszystko pan się nie zgodził na to i... Ja chcę, żeby poniósł konsekwencje swojego czynu. Tym bardziej, że w ten sposób, jak się zachował w stosunku do mnie, to równie dobrze może się zachować w stosunku do przeciwników politycznych, do kolegów z koła, którzy są też przeciwni jemu. Dwa, że wyrządził mi ogromną krzywdę, a już co jest najgorsze, że groził mi i mojej rodzinie, to... Jak długo pan leżał w szpitalu? Tam chyba 3 albo 4 dni. Zwolnienie to jest... Jaka właśnie była niezdolność pana? 14 dni, pierwsze zwolnienie było wystawione powyżej 7 dni, także 14 dni miałem zwolnienia pierwszego lekarskiego. To już trochę czasu minęło, bo to było... Tu chyba z tyłu jest na odwrocie. Chyba z pierwszego, tak? Pierwszego marca. Ale pan dalej odczuwa te dolegliwości? Tak, odczuwam, ale bardziej odczuwam to, że no jeżeli człowiek ma takie... Przez pierwszy tydzień to miałem takie obawy, że skoro no, osoba, która piastowała funkcję starosty, która jest radnym powiatowym, osoba, która no, cały czas pieła się po tych szczeblach władzy, tej polityki, cały czas do góry i odnosiła same sukcesy, teraz w tym momencie no, może dużo stracić. I takie obawy miałem, że może zrobić mi krzywdę, a potem sobie nawet odebrać życie, skoro ma takie skłonności. Dlaczego zdecydował się pan przerwać to milczenie? Dlatego, że... Rozmawialiśmy wcześniej, pan tak. nie chciał... Nie chcę z tego robić jakiejś tam medialnej sensacji, bo nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że jakoś to wszystko tak zbyt opieszale, byle pijany będzie rowerem jechał,
albo wyrzucił papierek w Braniewie. Na Braniewiaku jest to wszystko opisane. W momencie, kiedy ukazał się komentarz odnośnie czynu pana prezesa, pana to w tym momencie za chwilę ten post został usunięty na Braniewiaku. Także nie ma nawet wzmianki najmniejszej o tym, co się wydarzyło. Policja nie zabezpieczyła śladu. Czyli tutaj ma pan też takie jakieś zarzuty, podejrzenia, że funkcjonariusze nie zabezpieczyli tych dowodów. Tak, nie zabezpieczyli moich ubrań, kurtki, butów, spodni, koszuli. Nie zabezpieczyli samochodu, w którym było mnóstwo krwi, bo ta krew była wszędzie, bo ta krew tryskała dosłownie. Była wszędzie, tak jak mamy ją na ubraniach, tak ta krew była też w samochodzie. Nie zabezpieczyli monitoringu, który mogli zabezpieczyć nawet od kolei państwowych na przejeździe kolejowym Braniewo-Pieniężno. Nie zabezpieczyli monitoringu w restauracji, w której odbywał się bal. Także no, wiele czynności wskazuje na to, że tutaj jest po prostu próba wyciszenia tego tematu. Ale doszły do pana jakieś takie słuchy, że pan wyskoczył z samochodu? Tak, że był tak, pijany, że byłem pijany, że wyskoczyłem z samochodu przy prędkości 60 km na godzinę w miejscowości Lipowina. W tej miejscowości, w tym miejscu, gdzie wysiadłem z samochodu i rzekomo miałbym wyskoczyć, to praktycznie znaki drogowe są około pół metra krawędzi jezdni. Czyli jak jechaliśmy w kierunku Pieniężna, to nawet nie wiem, czy jest pół metra od lewej krawędzi jezdni. Więc przy 60 na godzinę moje obrażenia by trochę inaczej wyglądały. Moje ubrania by wyglądały inaczej, a koledzy widzieli, jak ja wyglądałem, jak ja im się pokazałem, w jakim stanie ja jestem. Także buty, miałem na sobie nowe buty, spodnie, kurtkę, więc po ubraniach... Te ubrania, które pan ma, nie są jakoś poobdzierane, porozdzierane, porozrywane? Nie są. Zresztą w tych ubraniach byłem na... Jak wyszedłem ze szpitala, to w tych ubraniach byłem na komendzie, bo nie miałem innych ubrań. Oprócz białej koszuli, która była cała zakrwawiona. I no to wiadomo, że jej nie ubrałem. Oczekuję tego, żeby odpowiedział za to, co zrobił. Z racji tego, że posiada broń, to mówię, dzisiaj to się skończyło tak. Równie tym przedmiotem mógł mnie trafić w skroń, równie mógł mi przeciąć tętnicę na szyi. To nie muszę być, to akurat to był przypadek, że to spotkało mnie, bo nic na to nie wskazywało, żeby takie coś się w ogóle wydarzyło, więc to może być każdy. To może być każda osoba, która nie będzie myślała po tej linii politycznej, na przykład co pan którą kroczy. Może to być, mówię, każdy kolega z koła. A koledzy z koła już tam nieraz wspominali, że były pewne takie zatargi niegodne pana prezesa, więc... A pan się nie obawia tych gruźb, które... Obawiam się tych gruźb. W pewnym momencie dowiedziałem się, że pan broń została zabezpieczona, ale to tylko celowo było puszczona plotka, żebym ja nie nagłaśniał tej sprawy, żeby... Pan mówił o tym policji, o tych groźbach, o tym nagraniu, zeznałem, o tych pieniądzach? Tak, zeznałem o tym wszystkim na policji. Zeznałem także, żona na przykład jak była w szpitalu, też słyszała, też była, zeznawała, opowiedziała to. No, mam jeszcze jednego świadka, który słyszał, jak on się do tego przyznał. Próbował się dogadać ze mną, abyśmy się dogadali. Że już niżej nie może upaść. Już prosząc mnie, błagając. Znaczy, prosił mnie, nie błagał, po prostu to było prosił drugiego mnie. Dnia. Tak. Wtorek, pan nie ma tego nagrania. Tego się nie udało nawet nagrać. Ta osoba, która leżała też tam ze mną, to sama zwróciła uwagę, że... To obca osoba, obca. Nie ma jakiś znajomy. Nie, to była obca osoba z innego miasta. Jak człowiek, który posiada broń, który jest myśliwy, może mieć skłonności samobójcze, może mówić takie rzeczy przy ludziach. To jest
z tym człowiekiem jest coś nie tak. No. Wydaje mi się, że pan miał już takie parcie polityczne, ciśnienie już takie na to wszystko, bo tak ostatnio to nic nie wskazywało na to, żeby dobrze mu to chyba, żeby tak jego kampania, którą on już pomału sobie organizuje, żeby dobrze to było odbierane i przez ludzi, i przez nas kolegów, bo wygrał wybory, wygrał dodatkowo, były wybory w kole i dosłownie jednym lub dwoma głosami udało mu się wygrać te wybory z panem Kuncem. Oczywiście też walka polityczna i nakręcają się politycznie. Czy myśli pan, że to miało jakiś wpływ na to, co się wydarzyło? Że pan nie stanął po jego stronie? Nie, po prostu jemu nie pasowało to, bo ja jako kolega to z każdym, nawet mimo, że byłem za panem jako za prezesem, to rozmawiałem z jego przeciwnikami i w normalnych relacjach z tymi ludźmi zostawałem. Jak miałem coś do powiedzenia, to sobie rozmawialiśmy i mówię, nawet osoba, która przegrała z nim te wybory, też dawny pan tam, starosta, pan Włodzimierz Kunc, to też normalnie ze mną rozmawiała i jemu już to nie, panu podobało się to, że ja rozmawiam z tymi ludźmi, że ja w ogóle rozmawiam z tymi ludźmi, jakikolwiek, że mam dobre relacje z każdym w kole. Wróćmy jeszcze do tych obrażeń, bo pan mówi, że miał pan założonych kilka szwów. Miałem 6 szwów wewnątrz i 5 na zewnątrz. To była rozległa ta rana? Była rana rozcięty policzek. Było widać, co wiązła zęby, wszystko było, bo to miało ze 3 cm, teraz blizna się troszkę obkurczyła, no to ma około tam 2 cm. Trochę, nie wierzyłem teraz, ale... Oprócz tego pan miał jakieś zaśniaczenia gdzieś tam na twarzy, na głowie? Tak. Miałem tutaj na głowie, miałem... Ale to jest w karcie gdzieś tam informacyjnej ze szpitala, tak? To wszystko jest wpisane. Te informacje też policja posiada. Tak, policja posiada te informacje, mam te zdjęcia, jak wyglądałem.